Gratuluję zwycięstwa. Dziękuję, dziękuję. Po ciężkim boju, ale są 3 punkty. Na pewno te 3 punkty Wam się przydadzą w końcowym rozrachunku. Dokładnie, nie wiem jeszcze jak pozostałe wyniki, ale przy korzystnych układach tych pozostałych meczy to możemy nawet dzisiaj wskoczyć na ten fotel wicelidera i walczyć o baraże w ostatniej kolejce. Dla kibiców dużo emocji, dużo bramek, na pewno się to podobało, jednak sporo błędów było na tym boisku dzisiaj. No dokładnie, dzisiaj można powiedzieć, że większość naszych bramek, to co od tyłu straciliśmy, to możemy powiedzieć, że to jakieś gdzieś błędy indywidualne albo jakieś chwila zapomnienia. No właśnie duża ilość tych błędów niepokoi, tym bardziej pod koniec sezonu, gdzie tutaj już powinno to wyglądać lepiej. No może jest to związane z tym, że już ruszył sezon też na trawie, także może gdzieś tam jakieś przemęczenie zaczyna wychodzić. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Końcówka sezonu bardzo emocjonująca, szczególnie dla Was. 3 punkty były niezbędne o to, żeby marzyć o barażach. Tak. Tak jak on powiedział, to są dla nas bardzo ważne punkty. Biorąc pod uwagę, że no, w obornikach nigdy nam się łatwo nie grało, to zawsze był dla nas gorący teren. Dzisiaj to się potwierdziło. Do samego końca wynik był otwarty. Do pustej bramki 2 razy zawodnicy z obornikiem trafili. W końcówce naprawdę wypisało nam dużo szczęścia, którego brakowało gdzieś w pierwszej połowie, także myślę, że to gdzieś to się wyrównało. Ale myślę, że ciekawy mecz, dużo zwrotów akcji i myślę, że kibice, którzy się przyszli na hale, mogą być zadowoleni. Dla Was za tydzień chyba najważniejszy mecz w sezonie. Tak, ale tak jak ja mówiłem wcześniej w wywiadach, my nie walczymy na tą chwilę jeszcze o ekstraklasę. Jeżeli zdarzyłoby się, żebyśmy zajęli to drugie miejsce, byłoby fajnie oczywiście do baraży byśmy przystąpili i walczyli jak najbardziej, ale to nie jest nasz cel na ten sezon. Na ten sezon celem naszym jest 3. miejsce. Jesteśmy bliscy, żeby ten cel osiągnąć, ale tak jak mówię, nie napinamy się na ten awans. Jeżeli to się zdarzy, będzie fajnie, będziemy walczyć o ekstraklasę, a jeżeli nie, nie będzie to dla nas żaden problem. Dzięki za rozmowę, powodzenia w ostatnim meczu. Dziękuję.